Witajcie. Jeżeli chcecie sprawdzić obroty biegu jałowego silnika benzynowego, a w starszym modelu auta na przykład nie mamy obrotomierza, to jak sprawdzimy obroty? No właśnie, tu na przykładzie Opla Astra F, silnik 1.4i benzyna z 92 roku, nie ma takiego obrotomierza. No jak byście sprawdzili takie obroty? Otóż pokażę w filmiku dwa sposoby. I w pierwszym sposobie zmierzę te obroty za pomocą takiego miernika, a mianowicie jest to multimetr z UNI-T, model T107. Jest to miernik z takim trochę zacięciem samochodowym, ma kilka takich przydatnych funkcji. Między innymi właśnie można zmierzyć sobie obroty. Pokrętło ustawiam na podziałkę RPM razy 10. I tutaj jeszcze muszę wybrać, ile mierzony silnik ma cylindrów, czy 8, czy 6, czy 4, w tym przypadku 4 cylindry. Następnie silnik chodzi sobie na wolnych obrotach, a ja czerwony przewód pomiarowy miernika. Tu widzimy, jest taki typ cewki zapłonowej i tam w kostce są dwa wejścia. Tu akurat jest zielony przewód. Chodzi, żeby czerwony przewód pomiarowy miernika podłączyć do przewodu, który daje sygnał do cewki. Czyli ten przewód, który idzie z czujnika Hala, może nie bezpośrednio, bo on najpierw idzie bodajże z aparatu zapłonowego do komputera auta, a następnie dopiero później chyba jest wysyłany do cewki. To też może być przewód minusowy, który do cewki wchodzi, ale chodzi o to, że on po prostu daje sygnał do cewki. Natomiast czarny przewód pomiarowy miernika dajemy sobie do minusa, czy to do masy, czy to do minusowej klemy akumulatora. Jeżeli macie inną cewkę zapłonową, jeżeli macie inne kolory przewodów, to po prostu trzeba popróbować. Chodzi o to, że przeważnie jest tak, że dochodzi plus do cewki stały po włączeniu zapłonu i jest właśnie ten sygnałowy przewód masy, który daje impulsy do cewki i pod niego musimy się podłączyć. I teraz, jeżeli udało nam się podłączyć i widzimy jakieś wskazania na wyświetlaczu. Teraz tę wartość, którą widzimy, mnożymy razy 10. Suma da nam ilość wolnych obrotów biegu jałowego. I tutaj widzimy, że na wolnych obrotach daje nam 1020, 1040, a momentami trochę więcej. No i wszystko fajnie, ale skąd mamy wiedzieć, że akurat to jest dobry pomiar? Ze słuchu tego nie potwierdzimy. Ze słuchu możemy sobie tam podejrzewać, że są trochę za wysokie, a trochę za niskie, prawda? Ale przeważnie tolerancja wolnych obrotów to jest tam mniej więcej 100 obrotów. Ciężko to wychwycić, prawda? Więc dlatego spróbuję potwierdzić to drugą metodą. A drugą metodą będzie podłączenie się pod komputer programem Autoscanner Opel. Oczywiście pamiętamy, że przy pomiarze, jak i przy ustawianiu wolnych obrotów koniecznie musi być silnik w temperaturze roboczej, czyli najlepiej tak około 90 stopni. I tutaj silnik chodzi sobie na wolnych obrotach, wybieram sobie rocznik 9.2, rodzaj auta, łączę się ze sterownikiem silnika, następnie wybieram rodzaj silnika, w tym przypadku jest to 1.4C1.4NZ. I tutaj po połączeniu się wchodzę w zakładkę F4, czyli parametry. Następnie wybieram sobie to, co mnie tutaj w tej chwili interesuje, a więc na pewno będzie to temperatura silnika oraz właśnie obroty. No i tutaj mamy potwierdzenie. Widać, że jak nie gazuje, to obroty utrzymują się w granicy gdzieś 1040-1050 właśnie obrotów na minutę, czyli zgadza się to z pomiarem multimetru i wszystko to ma sens, dlatego że właśnie w tym aucie jest problem właśnie ze zbyt wysokimi obrotami. Miałem tutaj podejrzenie, że to jest silniczek rokowy, ale to nie to. Tutaj jak widać program pokazuje, że ten silnik powinien mieć na wolnych obrotach od 800 do 875 obrotów na minutę.
A ma 1000 groszy, czyli tak, no powiedzmy, no na pewno te 150 obrotów ma za dużo. Niby nie ma tragedii, ale jednak jest za dużo. Okej. Okay. W tym filmiku to wszystko. Pozdrowienia dla Was. Cześć.